Mam wrażenie, że ta dyskusja między Platformą i PiS-em przypominała mi to, co było wcześniej. Czyli no to kiedyś nazywałem jałowym sporem, bo tego nic nie wynika, takich wzajemnych przytyków. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że no, nikt z nich nie zaproponował wizji Polski. Znaczy, co ma być konkretnie zrobione, żeby było lepiej po PiS-ie? Jak rozliczyć PiS? Konkretnie co zrobić? Obietnice typu 13 emerytura, przyznam, mi trochę zaskoczyły. Fakty swoje, a pan Grzegorz Schetyna swoje. No. No i jego problem. No. Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące chociażby armii czy polityki zagranicznej. Bzdury, no bzdury, panie. Panie pośle, odejścia generałów są faktem no i dymisji. Dobrze, że są. I bardzo mnie to cieszy. I chwała Panu Bogu. Jak ktoś nie chce służyć w armii, no to odejdzie. Grzegorz Schetyna po raz kolejny udowodnił, że wybitnym mówcą to on na pewno nie jest. No, ale poza tym, że nie jest mówcą, który porywa, mimo że usiłowali go porywać jego koledzy gromkimi oklaskami, bez rezultatów, to też i jego treść tego wystąpienia niestety nie powala i nie jest piorunująca. Myślę, że Grzegorz Schetyna zaliczył kolejny falstart, który nie wzmocni go w jego staraniach o pozycję poważnego lidera opozycji. Grzegorz Schetyna znokautował PiS. Wystąpienie Kaczyńskiego, które rozpoczęło się od ataku na Agnieszkę Holland. Jakiś taki potok dziwnych myśli, potok dziwnych słów. Prezesa Kaczyńskiego, chaos jeden wielki, który płynął z jego ust, no przedziwne wystąpienie, będące jakimiś takimi podrygami boksera powalonego przez boksera wagi ciężkiej, jakim jest Grzegorz Schetyna. Dzień pracy Sejmu kosztuje obywateli 1 300 000 złotych i to są zmarnowane pieniądze, dlatego że wystąpienie pana przewodniczącego Schetyny to było jedno z najnudniejszych, najbardziej pustych wystąpień, jakie w życiu słyszałem. Wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego, takie, prawda, szczegularskie, no zupełnie też jakby niezrozumiałe.